Czy jesteś dobrym człowiekiem? Prawie każdy z nas uważa się za dobrego człowieka. Niektórzy mówią, że są pracowici i pomagają innym. Inni podkreślają, że nie popełnili żadnych poważnych wykroczeń i dlatego uważają się za dobrych ludzi. Pytanie, które powinieneś sobie zadać, brzmi: czy to wystarcza, aby się dostać do nieba? Wiedz o tym, że na to pytanie można odpowiedzieć po zapoznaniu się z na przykład 10 przykazań, które są wypisane w drugiej księdze Mojżesza, 20 rozdział od 1 do 17 wersetu. I tam można znaleźć takie punkty. Pierwszy z nich: ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czy zawsze Bóg był na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Pan Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Tak mówi Ewangelia według Mateusza, rozdział 22, werset 37. Taka miłość wykracza poza naszą miłość do rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Po drugie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Być może nie stworzyłeś dla siebie żadnego wizerunku bożka z drewna lub kamienia, ale w swoich myślach stworzyłeś błędny i nierzeczywisty obraz Boga. Fałszywy obraz takiego Boga jest przeszkodą w dotarciu do Boga żywego. Po trzecie, nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Czy używałeś imienia Bożego, imienia Pana Jezusa jako przekleństwa lub bluźniłeś przeciwko Bogu? Biblia mówi: Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Tak mówi druga księga Mojżesza, 20 rozdział od 1 do 17. Pamiętaj, aby każdy dzień święty święcić. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Tak jak Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni i odpoczął 7 dnia, tak i my potrzebujemy jednego dnia w tygodniu jako dnia odpoczynku. Każda niedziela, czyli Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa, powinna być poświęcona na Jego cześć. Po piąte, czci ojca swego i matkę swoją. Nie przynosimy zaszczytu naszym rodzicom, jeśli jako dzieci odmawiamy im posłuszeństwa. Źle o nich mówimy, gardzimy nimi lub pozostawiamy bez opieki w ich starości. Po szóste, nie będziesz mordował, nie będziesz zabijał. Mówisz, że nie byłbyś w stanie przekroczyć tego przykazania? Zastanów się, co Jezus powiedział na ten temat. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, co znaczy po aramejsku pusty, próżny, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Tak mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział od 21 do 22 wersetu. Jan w swoim liście pisze: każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Tak mówi pierwszy list Jana, 3 rozdział, 15 werset. Dla Boga nienawiść w sercu człowieka jest tak samo zła jak morderstwo. Złe nastawienie serca jest złamaniem tego przykazania. Po siódme, nie cudzołóż. Biblia mówi, że cudzołożnicy i wszetecznicy, ci, którzy uprawiali seks poza małżeństwem, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Jezus powiedział:
A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Tak mówi Słowo Boże w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, 28 werset. Czy kiedykolwiek spojrzałeś pożądliwie na inną osobę, zwłaszcza najczęściej to się dzieje w przypadku patrzenia pożądliwie na osobę płci przeciwnej, lub nie dochowałeś przysięgi małżeńskiej? Po ósme, nie będziesz kradł. Czy zabrałeś bez pozwolenia coś, co należy do kogoś innego, na przykład w pracy, w szkole, w domu, w internecie? Być może były to tylko drobne rzeczy. Wartość skradzionego przedmiotu nie ma tu jednak decydującego znaczenia. Po dziewiąte, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie kłam. Powiedz, ile morderstw trzeba popełnić, aby zostać mordercą? Tylko jedno. Podobnie ten, kto skłamał tylko raz, jest już kłamcą. Być może oszustwo i wyłudzanie pieniędzy nie są twoim mniemaniu ciężkimi grzechami. Być może tak uważasz, że oszustwo i wyłudzanie pieniędzy nie są w twoim mniemaniu ciężkimi grzechami. Jednak Bóg widzi to inaczej. Pojedynczy grzech, niezależnie jakiego rodzaju, wystarczy, by oddzielić cię od Boga. Po dziesiąte, nie pożądaj tego, co nie należy do ciebie, lecz należy do twojego bliźniego. Nigdy nie powinniśmy pożądać czegoś, co jest własnością innej osoby, na przykład domu, samochodu, pieniędzy, a już na pewno nie żony. Nie powinniśmy zazdrościć innym ich powodzenia w życiu, ale bądźmy zadowoleni z tego, co sami posiadamy. Czy zachowywałeś to przykazanie? Więc zróbmy sobie bilans. Kto z nas może powiedzieć, że nie złamał żadnego z tych przykazań i jest niewinny? Biblia stwierdza, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak uczy list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Czy dostrzegasz powagę swojej sytuacji? Czy widzisz powagę swojej sytuacji? Czy nie powinieneś przyznać, że zgrzeszyłeś i jesteś winny przed Bogiem? Jesteś winny przed Bogiem. Powinieneś przed Bogiem przyznać, że zgrzeszyłeś. Czy nie dręczy cię myśl, że zgrzeszyłeś przeciwko samemu Bogu? Biblia mówi, że z powodu naszych złych uczynków i wrogiego usposobienia wobec Boga staliśmy się Jego wrogami. Tak uczy list do Kolosan, 1 rozdział, 21 werset. I gniew Boży ciąży na nas, jak poucza nas Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 36 werset. Niektórzy ludzie myślą, że dobry Bóg popatrzy na nasze grzechy przez palce. To jest niemożliwe. Wyobraźmy sobie sędziego, który po prostu przymknąłby oko na popełnione przestępstwa i przypadki przemocy. Czy można by go nazwać dobrym sędzią? Absolutnie nie. Taki sędzia byłby niesprawiedliwym, czy może nawet skorumpowanym urzędnikiem. Bóg nigdy nie będzie takim sędzią. Ukaże on kiedyś wszystkich morderców, złodziei, cudzołożników, kłamców, czarowników, bałwochwalców, bluźnierców itd. Miejscem kary będzie piekło, miejsce wiecznego oddzielenia od Boga, o czym mówi nam Słowo Boże w objawieniu Jana, 21 rozdział, 8 werset. Prawdziwa miłość. Bóg nie chce, abyś był wiecznie zgubiony. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i współczuje ci. Dlatego dał ci możliwość, abyś mógł otrzymać przebaczenie twoich grzechów. Bóg zaprasza cię, abyś przyszedł do Niego i przyjął Jego przebaczenie i życie wieczne jako dar, jako prezent. Wyobraź sobie, że stajesz się przed sędzią z powodu popełnienia kilku poważnych przestępstw. Wszystkie dowody są przekonujące. Twoja wina została udowodniona, a dobrymi uczynkami z przeszłości nie możesz zrekompensować swoich przewinień. Kara sądowa to 2 miliony złotych grzywny lub kara pozbawienia wolności. Masz jednak tylko kilkaset złotych
i dlatego nie jesteś w stanie zapłacić tak wysokiej kary. Teraz wyobraź sobie następną sytuację. Na sali sądowej siedzi obca osoba, która przysłuchiwała się całemu procesowi. Po ogłoszeniu wyroku nieznajomy postanawia wziąć na siebie cały twój dług. Płaci grzywnę, sąd przyjmuje ją, ponieważ prawo zostało dopełnione i ogłasza, że jesteś wolny. Czy to nie byłoby wspaniałe? Dokładnie to samo Bóg uczynił dla ciebie blisko 2000 lat temu. Biblia mówi, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Jezus w całym swoim życiu nigdy nie popełnił grzechu. Był całkowicie nienaganny, a jednak wziął na siebie moje i twoje winy, umierając na krzyżu Golgoty. Biblia mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak uczy nas Biblia w liście do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Bóg uznał i przyjął tę ofiarę, wzbudzając go z martwych. Dlatego też Jezus może powiedzieć o sobie samym. Ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Czy rozumiesz, jak bardzo Bóg cię kocha? Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś winny przed Bogiem i potrzebujesz przebaczenia? Jeśli tak, to zrób to, o co prosi cię Bóg w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19 werset. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze. Jeśli chcesz otrzymać przebaczenie, pokutuj, odwróć się od swoich grzechów i oddaj swoje życie Panu Jezusowi. Prawdziwe zaufanie. Jest wielu ludzi, którzy wierzą, że Jezus istnieje, jednak nie pokochali Go z całego serca i nie przyjęli Go jako swojego Zbawiciela. Pomiędzy wiedzą o tym fakcie, a prawdziwym zaufaniem jest wielka różnica. Co to znaczy zaufać Jezusowi Chrystusowi? Oznacza to zaufać w takim stopniu, jak skoczek spadochronowy, który wyskakuje z samolotu z wysokości 5000 metrów nad ziemią i bez reszty powierza się możliwościom swojego spadochronu. Wiara w Jezusa jest podobna do takiego skoku. Jest to krok zaufania. Musisz podjąć decyzję o odrzuceniu grzesznego życia i rozpoczęciu życia z Jezusem. Zwróć się do Niego, aby przebaczył Ci Twoje grzechy, wszedł do Twojego życia i przejął nad Nim kierownictwo. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Jeśli chcesz uczynić ten krok, zwróć się do Pana Jezusa w prostej modlitwie. Możesz to uczynić na przykład w taki sposób. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Zdaję sobie sprawę, że potrzebuję Ciebie. Proszę, przebacz mi wszystkie moje grzechy, których żałuję z całego serca. Panie Jezu, dziś wybieram Ciebie. Pragnę, aby od tej chwili moje życie należało do Ciebie. Proszę Cię, abyś teraz wszedł w moje życie. Powierzam się Tobie. Przejmij prowadzenie dalszego mojego życia. Biblia mi mówi, że każdy, kto Ciebie przyjmie, staje się dzieckiem Bożym. Wierzę w to. Dziękuję Ci, że będziesz mnie prowadził w moim życiu i dlatego mogę być dzieckiem Boga. Amen. Wysłuchanie modlitwy przez Boga nie jest uzależnione od określonych sformułowań. Ważne jest, abyś był w tej modlitwie szczery. Decyzja o wyborze Jezusa jest sprawą serca. Gdy przyjmiesz Jezusa do swojego życia, Bóg zmieni twoje wnętrze. Będziesz inaczej myślał i odczuwał. Bóg da ci nową siłę dla twojego życia. Czytaj codziennie Słowo Boże, bądź posłuszny Biblii i jej wskazówkom. Czytaj codziennie
Słowo Boże, bądź posłuszny Jego wskazówkom. Być może nie znasz jeszcze wszystkich odpowiedzi na swoje pytania. Pamiętaj jednak, że nie musisz znać wszystkich funkcji spadochronu, aby móc go używać. W sytuacji awaryjnej lepiej jest szybko sięgnąć po niego, niż najpierw rozpocząć kurs skoków spadochronowych. W przeciwnym razie można to zrobić zbyt późno i wejść do wieczności zupełnie nieprzygotowanym. Proszę Cię, nie odkładaj decyzji o wyborze Jezusa na później. Nie wiesz, ile masz jeszcze na to czasu. Całość oparta na traktacie Wernera Gita pod tytułem „Czy jesteś dobrym człowiekiem?”